No więc rodziłem się 14 kwietnia. Rodzice mieszkali na Kresach Wschodnich i w kwietniu 40 roku wywieźli nas, znaczy ojciec walczył po prostu na froncie, był, natomiast mnie z matką i babcią 13 kwietnia wywieźli na Sybir. Wydaje się, że wśród tych zsyłanych większość zsyłano inteligencję, ale to nie było żadne sztywne kryterium. Wywożono ulicami. No i tam spędziliśmy 6 lat, wróciliśmy do Polski 11 czerwca 1946 roku. W Polsce poszedłem do szkoły. W 1948 przeprowadziliśmy się do Gdańska. No i w Gdańsku mieszkam do dzisiaj. Ja urodziłam się w Krzemieńcu. W tej chwili jest to Ukraina, ale to była też Polska przed wojną. Nie udało się. Urodziłam się 4 lata później od Andrzeja, bo w 1939 roku. Nie udało się bolszewikom wywieźć nas na Sybir, bo zdołaliśmy wcześniej przez zieloną granicę, czyli po prostu nielegalnie, przedostać się do generalnej guberni. No, po różnych przygodach wojennych zamieszkaliśmy w Nowym Sączu, po czym ja wyjechałam do Gdańska na studia, ponieważ chciałam być okrętowcem. No i jestem. Skończyłam maszyny i siłownie okrętowe na Politechnice Gdańskiej i pracowałam z powodzeniem, z dużą satysfakcją w swoim zawodzie, aż do emerytury, na którą przeszłam w 2000 roku. No, okrętownictwo w Polsce było naprawdę przodującą dziedziną i ja przypuszczam, że Polacy mają talent do budowy okrętu, bo to wymaga i ścisłości, i pewnej takiej spojrzenia na całość. I nasze statki były naprawdę i piękne, i dobre. Zdobywały właściwie co roku taką nagrodę Miss Kanału Kilońskiego, czyli najpiękniejszy statek, który przepływał przez Kanał Kiloński. Były właśnie dwa ośrodki, Gdańsk i Szczecin. Było dobre szkolnictwo, była dobra politechnika. Na bazie tego rozwijało się również rybołówstwo, to znaczy budowaliśmy trawlery przetwórnie, bazy przetwórnie. Mnóstwo ludzi miało zatrudnienie w tych zakładach kooperujących ze stoczniami.